Wbrew pozorom nie jest to temat taki łatwy, oczywisty, dlatego że często ukrywamy swoje rozterki, zawody, smutki przed rodziną, sami popadamy w depresję. Dzisiejsze życie jest tak dynamiczne, że problemów, wyzwań nie brakuje. Czasami nawet na tle zwykłego swojego wyglądu tych kompleksów nam nie brakuje. A świat nie jest idealny i my wcale nie musimy być idealni. Z wieloma problemami również możemy sobie poradzić, uzyskując specjalistyczną pomoc. W tym wypadku w Opolu dzisiaj startujemy z taką kampanią informacyjną i również udzielaniem pomocy osobom, które znajdują się w takich trudnej kondycji psychicznej, wprost mówiąc. Można przyjść na rynek, jest terapiobus, gdzie spotka się z osobami, które mogą udzielić pomocy albo wskazać, gdzie tej pomocy można udzielić. Cały dzień, dużo różnych innych wydarzeń temu towarzyszących, a zresztą przez cały miesiąc. W Opolu mamy cały miesiąc działań związanych z terapią psychologiczną, z dbaniem o zdrowie psychiczne, po to, żeby rzeczywiście uświadomić sobie, że to jest problem, z którym żyjemy, z którym można sobie poradzić, którego nie należy się bać i którego nie należy chować przed innymi, bo wspólnie rzeczywiście można pokonać wiele strachów, wiele niepewności, które w nas jest. Dzisiaj jest Dzień Zapobiegania Samobójstwom. Symbolicznie w ten dzień akcję uruchamiamy, ale to nie chodzi tylko o to, żeby działać jeden dzień. Działamy cały czas, jesteśmy otwarci, zapraszamy do kontaktu. Warto zadbać o swoją kondycję psychiczną. Dzisiaj będziemy rozmawiać właśnie ze specjalistami, u których mieszkańcy mogą się poradzić, mogą zapytać o coś, jeżeli mamy jakieś wątpliwości, mogą uzyskać wsparcie. No właśnie, na czym to wsparcie ma polegać? Przechodzimy tutaj do pani. No i jak to wygląda? Wygląda to w taki sposób, że ja staram się udzielić wsparcia informacyjnego przede wszystkim, gdzie u nas w Opolu uzyskać pomoc, tak jakiej człowiek potrzebuje, ale też forma taka, jaką jest psychoedukacja, czyli opowiedzenie, doradzenie, jak poradzić sobie ze swoim problemem, co ten problem w ogóle oznacza. Więc powiedzmy, że to jest taka mała interwencja kryzysowa z dużą dozą psychoedukacji i tego wskazania miejsca, gdzie możemy uzyskać pomoc bardziej długoterminową. No właśnie, z jakimi problemami, z pani doświadczenia, najczęściej zgłaszają się mieszkańcy? Ja myślę, że wrzuciłabym to do worka nadmiernego stresu. Z nadmiernym stresem związane są problemy natury depresyjnej, natury lękowej. W pewnej części są to też problemy związane z myślami samobójczymi, z kryzysami samobójczymi. Powiedziałabym, że to są problemy życia codziennego, tylko bardzo, bardzo mocno nawarstwione, bardzo mocno gdzieś ukrywane, skumulowane. Znalazłam to wydarzenie na Facebooku. Pomyślałam sobie, że to jest bardzo fajne wydarzenie, bo w Polsce mało jest takich wydarzeń o temacie zdrowia psychicznego. Myślę, że trzeba bardzo dużo mówić o tym, zwłaszcza w Polsce, gdzie ten temat jeszcze już jest lepiej odbierany, ale często na przykład jak ktoś idzie do psychiatry, czy do psychologa, czy na terapię chodzi, no to zwłaszcza w tym starszym pokoleniu jest postrzegany jako taki wariat w cudzysłowie. Na szczęście wśród mojego pokolenia, wśród moich znajomych, to już jest taki normalny temat, że się spotykamy i o, cześć, byłam na terapii, lepiej się czuję albo się gorzej czuję, chodzę do psychiatry, więc myślę, że fajnie promować takie wydarzenia, żeby jak najwięcej o tym mówić, żeby uświadamiać ludzi, że no na przykład depresja, ale też inne zaburzenia psychiczne, no to są tak samo choroby jak, nie wiem, przeziębienie, zapalenie płuc i też to wymaga po prostu leczenia i farmakologicznego, i terapeutycznego. Więc myślę, że bardzo fajne wydarzenie i fajnie, że coraz więcej jest otwieranych takich fundacji, organizacji, które promują to zdrowie psychiczne. Też pisałam pracę właśnie magisterską o depresji i o fundacjach, które się zajmują tą tematyką. I na pewno to też jest ciężko, żeby się wybić, żeby dotrzeć do tych odbiorców, ale trzymam kciuki, żeby jak najwięcej takich wydarzeń powstawało i żebyśmy właśnie coraz więcej ludzi uświadamiali o tym, że no depresja jest chorobą, trzeba ją leczyć, no i szukać wsparcia, tak jak właśnie tutaj jest terapiobus, bardzo fajna inicjatywa. No i też fajnie, jakby wszyscy się tym po prostu zainteresowali i też był większy dostęp do tego, bo ciężko jest się dostać na terapię, chyba teraz to jest około 5 lat, 3 lata się czeka w Polsce na terapię bezpłatną.